No te samochody mają duszę swoją, mają swoją klasę, swoją nośność w sensie jazdy, bardzo duży komfort. Dzisiaj już takich samochodów nie ma. Ale trzeba też troszeczkę przy nich popracować, żeby wyglądały tak jak pana samochód. Trzeba popracować. Syn mój jest również tutaj obok. Stoi Mercedesem 107, tym Cabrio właśnie, który też ma takiego bakcyla i też ma dwa Mercedesy. Każdą wolną chwilę pan spędza właśnie przy tych swoich zabytkowych pojazdach? Przy tych zabytkowych pojazdach każdą chwilę spędzam, przy samochodach i motocyklach. Warto czymś takim się zajmować? To jakieś odprężenie, odpoczynek? Taki samochód daje, taka reparacja, czyszczenie? Daje to satysfakcję życia, odprężenie duże, odpoczynek, no i zajęcie, które po prostu się wypełnia, swój czas wolny.